Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na sportowe emocje i polityczne emocje. Jan Tomaszewski, sportowiec, bramkarz, reprezentant Polski, a teraz nawet kandydat do Senatu, ale o polityce za chwilę. Na początek o sporcie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. To zapytam o to, co przed nami mecze Polski. Panie Janie, jakie Pan ma tutaj perspektywy na polską reprezentację? Od czego tu właściwie zacząć? Bo po ostatnim wywiadzie Roberta Lewandowskiego i po ostatnich, no właśnie, doniesieniach o atmosferze w polskiej reprezentacji, trudno jest nam, kibicom, mówić o tym, co się dzieje w polskiej reprezentacji. W 100% się z Panią zgadzam. Tyle tylko z jedną rzeczą się nie zgadzam. O jakiej reprezentacji Pani mówi i o jakiej atmosferze? Po meczu, po tych czterech meczach, praktycznie myśmy zagrali jedną połówkę bardzo dobrego meczu z Mołdawią. W drugiej połówce już była katastrofa i generalnie jest katastrofa. I jak ja teraz słyszę od selekcjonera i od zawodników, słuchajcie, dajcie nam spokój, bo w tej chwili czekają nas kluczowe mecze. Ja tylko przypomnę te kluczowe mecze z czołowymi drużynami świata. Dwa mecze gramy z Wyspami Owczymi, jeden mecz z Albanią tam i mecz tutaj z Mołdawią. O czym my mówimy? Pani redaktor, nie ma o czym mówić. Te mecze musimy wygrać i koniec, bo jeden Lewandowski jest wart więcej niż całe te reprezentacje razem wzięte. Także cały świat się dziwi. Jak to jest? Macie takich dobrych piłkarzy, którzy grają w klubach. Macie najlepsze pokolenie w historii polskiej piłki, a w reprezentacji nie gracie. Dlaczego w klubach grają? Jest prosta rzecz. Po prostu od kilku ładnych lat trenują ich najlepsi trenerzy świata. A u nas różnie z tym bywało. I dlatego mówię, są w tej chwili zawodnicy pod ścianą. Bardzo dobrze, że ten wywiad się ukazał. To przynajmniej być może wstrząśnie naszą drużyną narodową i zaczną grać tak, na co... Nawiążę do tego wywiadu Roberta Lewandowskiego, który mówił, że też atmosfera w reprezentacji jest zła, ale to, co się dzieje wokół reprezentacji, czyli w strukturach, w PZPN-ie, dzieje się coś niedobrego. Jak pan to skomentuje? No niestety muszę się z panią ponownie zgodzić. Dlaczego? Dlatego, że proszę zauważyć, że te wywiady i ten wywiad Roberta jest dla mnie o pół roku za późno. Powinien powiedzieć wtedy. Ale wówczas panowało tak zwane bezkrólewie, ponieważ poprzedni selekcjoner Michniewicz nie został z nim przedłużony kontrakt, a tego nowego nie było. I dwa miesiące było bezkrólewie. I tutaj po wywiadzie Skorupskiego, który on właściwie wrzucił granat, jakby to powiedzieć, mrowisko, kij mrowisko wsadził, nie było żadnej odpowiedzi. Ten nie chciał, tamten nie chciał i pozostał, jak to sama pani mówi, no niestety smród. I to trzeba było wyjaśnić i trzeba wyjaśnić. Bo jeśli chodzi o tę premię, to gdybym ja był na miejscu zawodników, to ja bym wytargował od pana premiera za wyjście z grupy nie 30 milionów, tylko 100 milionów. Tylko te 100 milionów przeznaczyłbym na budowę albo siedziby związku, której nie ma, albo ośrodka sportowego. I sądzę, że cała Polska, sportowa Polska by przyklasnęła takiemu pomysłowi. To zapytam, czy uważa pan, że pan Cezary Kulesza powinien odnieść się oficjalnie do tego wywiadu, do słów pana Roberta Lewandowskiego? Ależ naturalnie, że tak. No bo wtedy właśnie związek powinien zorganizować przy takich środkach technicznych jakąś telekonferencję z zawodnikami, z wszystkimi zawodnikami i wyjaśnić tę sytuację raz na zawsze. A tak pozostał niesmak, no i ten wywiad. Wywiad, ja uważam, że bardzo dobry i w tej chwili niech Skorupski, który to rozpoczął, niech się ustosunkuje do tego. I jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Pani redaktor, jest precedens, który będzie miał konsekwencje, dlatego, że rzecznik prasowy na konferencji powiedział, że Skorupski nie przyjedzie, bo zadzwonił jakiś tam lekarz mówiący po włosku i powiedział, że przez
dni on będzie niezdolny do gry. A przepis FIFA, przepis UEFA, przepis Polskiego Związku Piłki Nożnej wyraźnie stanowi, i tak było do tej pory, że zawodnicy powołani do reprezentacji muszą przyjechać i muszą się zbadać u lekarza kadrowego. Bo tak to każdy zadzwoni i powie, przepraszam, ja mam kontuzję, ja źle stanąłem i ten. Nie, do reprezentacji trzeba po prostu przyjechać, bo reprezentuje się naród. Naród polski. Przykro się na to patrzy, no, nie ukrywam, że całym sercem za polską reprezentacją, ale kiedy słyszy się właśnie takie rzeczy, to rzeczywiście entuzjazm opada. Ale niech nam go nie brakuje przed meczem z Wyspami Owczymi. No i cóż się dzieje? Weterani wracają do gry, czyli Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki. Jak pan to ocenia? Bo o nich pan też mówił w poprzednich rozmowach przed meczami. Oni powinni być w reprezentacji. Powtarzam, nie można robić rewolucji, postawić na młodych. Być może ci młodzi są lepsi sportowo, ale jeśli chodzi o osobowości, to co powiedział Lewandowski, to oni nie potrafią ustawić gry defensywnej, tak jak to robił Krychowiak, tak jak to robił Glik, tak jak to robił w ofensywnej grze Grosicki, który wchodził na podmęczonego przeciwnika. I dopóki my nie mamy awansu na Mistrzostwa Europy w Niemczech, to oni powinni być brani pod uwagę, bo nawet jak nie będą grali od pierwszej minuty, to wyszkolą, przepraszam, że ja tak mówię w cudzysłowie, wyszkolą zawodników, którzy będą kierowali grą naszego zespołu. A widać było to z Mołdawią, kiedy do przerwy było to kapitalnie, naprawdę było fajnie, jeszcze Robert mógł strzelić trzecią bramkę w doliczonym czasie gry, a oni potem strzelili nam 4 gole, bo dla mnie czwarta bramka była zupełnie prawidłowa. I czy to jest ten złoty środek na mecz z Wyspami Owczymi, a później z Albanią? Tak, to musi być, bo dla mnie z Wyspami Owczymi musi być taka generalna próba. I dla mnie jest jedno pytanie. Na tej konferencji nie było pytań do Lewandowskiego, czy on uważa, że powinien grać Krychowiak od początku, a Grosicki wejść 20, pół godziny do końca na podmęczonego przeciwnika, bo tak trzeba będzie grać w Albanii, bo ten mecz wydaje się być w tym momencie kluczowym. A to, o czym my mówimy, jak my mamy takie potęgi pokonać i będziemy wtedy co, mistrzami świata? Ja przypomnę, że w finałach Mistrzostw Europy czekają nas tam Niemcy, Anglia, Hiszpania, Holandia, Francja, ojeju, no same tuzy. No cóż, trzymamy kciuki za polską reprezentację, panie Janie, ale teraz, no właśnie, teraz coś, co może zmienić oblicze polskiego sportu, czyli Jan Tomaszewski, kandydat do Senatu z listy Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego chce pan kandydować, dlaczego pan kandyduje i wejść do polityki trochę ze świata sportu przecież? Tak, ja byłem w polityce, ale Senat to jest co innego. Senat to jest właśnie... Wszystkie sprawy załatwia się w Sejmie, bo to posłowie załatwiają. Natomiast Senat musi być reprezentantem. I ja jeszcze raz podkreślam i powiem. Nie może być tak, że Senat jest oazą albo jakimś azylem dla ludzi, którym prokuratura chce postawić zarzuty. Bo oni chowają się za immunitet. Senatorowie nie są od tego, żeby decydować, czy to jest sprawa polityczna, czy to jest sprawa karna. Immunitet się uchyla. I wtedy sąd o tym decyduje. To jest jedna sprawa. Sprawa druga. Nie może być tak, że Polacy, my głosujemy na naszych przedstawicieli, czy europosłów, czy senatorów, czy posłów, którzy później w swoich wypowiedziach występują przeciwko, i tu uwaga, narodowi polskiemu. Bo tak moim zdaniem było w przypadku Turowa, kiedy pani jakaś de la Puerta, Hiszpanka, jednoosobowo zadecydowała o likwidacji Turowa. Oni to wturowali, że Turów powinien zostać zamknięty. No i KPO. No to tak nie może być, bo my nie możemy być sędziami we własnej sprawie. Musimy po prostu, tak jak za Orłów Górskiego, pana Kazimierza. Pan Kazimierz wprowadził co? Myśmy na co dzień walczyli ze sobą, rywalizowaliśmy się. Przepraszam, kopaliśmy się, ale kiedy występowaliśmy z tym napisem, to tak. I tu była Polska, i w sercu była Polska. I stąd były te sukcesy.
Trzy ważne rzeczy, które należałoby zmienić w polskim sporcie, od których pan by zaczął w takim razie? Przede wszystkim zacząłbym od piłki nożnej, bo to trzeba zacząć od siebie. Proszę zauważyć, w innych dyscyplinach, takich jak żużel, takich jak siatkówka, trenują nas, w siatkówce trenują nas najlepsi trenerzy świata. W żużlu jeżdżą najlepsi zawodnicy na świecie. I co z tego mamy? Mamy z tego to, że co roku mamy mistrza świata juniorów, bo ci młodzi chłopcy podpatrują tych mistrzów i jeżdżą fenomenalnie. Kiedyś mieliśmy jednego Goloba, a teraz tych zmarzlików, przepraszam, mówię tak w cudzysłowie, fenomenalnych mamy bardzo dużo. I to trzeba po prostu zmienić. Profesjonalizm musi być. Proszę, trenerzy zagraniczni, najlepsi trenerzy na świecie trenują naszych siatkarzy i co? I jesteśmy... Ale nas nie stać na dobrego trenera reprezentacji piłki nożnej? No, póki co nie było stać. No bo proszę, dlaczego oni dobrze grają w klubach? Dlatego, że mają najlepszych trenerów świata. I to tego trzeba po prostu zacząć. I trzecia sprawa. Trzeba skończyć z trzecioligowymi piłkarzami hiszpańskimi, portugalskimi, którzy tutaj przyjeżdżają. Wielu z nich jest i co? I oni tutaj robią za gwiazdy. Jakby byli gwiazdami, to graliby tak. I tutaj trzeba zrobić takie widełki, że jeśli zawodnik, tak jak jest w Anglii, tak jak jest w Hiszpanii, tak jak jest wszędzie, że zawodnik, który chce iść do ich klubu obcokrajowiec, musi pokazać, że ma tam powiedzmy 30 występów w reprezentacji juniorów, młodzieżowej, pierwszej lidze. A nie może być tak, że menedżerowie decydują o wszystkim. I my, jak to się mówi, dusimy się we własnym sosie, a kiedy wychodzimy na forum publikum, czyli do Europy, nie liczymy się. Mnie naprawdę nie interesuje, kto jest mistrzem Polski. Nie interesuje, jak ten mistrz Polski zaprezentuje się na arenie europejskiej. I kropka. Dobrze, to obstawmy teraz Polska Wyspy Owcze. Jaki wynik, pani Janie? Przepraszam, od trzech zaczynam liczyć. Niech pani nie mówi w ogóle o wyniku. Musimy to wygrać. I koniec, i basta. I my, ja jako ten 12 zawodnik reprezentacji Polski, przepraszam, żądam od moich młodszych kolegów 5 zwycięstw. I wtedy możemy porozmawiać. Słuchajcie, trzymamy kciuki. No cóż mogę powiedzieć, mocno trzymam kciuki. Mam nadzieję, że następne spotkanie w dobrej atmosferze i z uśmiechami na twarzy. Jan Tomaszewski, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo również. Dziękuję i do zobaczenia. A już za chwilę o sytuacji gospodarczej w Polsce, o tym, że Orlen dokonuje ekspansji na międzynarodowe rynki. O tym już za chwilę i nie tylko, bo przecież trwa kongres gospodarczy w Karpaczu. Kolejny kongres gospodarczy. Dzisiaj debata z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.